Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką, część trzecia. Archeologia Polski. No więc, tak jak mówię, od chyba od 1967 zaczęłam jako sekretarz, i to drugi sekretarz, bo wtedy był profesor Bukowski pierwszym sekretarzem, a potem, jeśli chodzi, byłam. I w zasadzie niewiele się zmieniło, bo zasady były właśnie na początku sformułowane w ten sposób, że od początku właściwie ona miała być, miała i zachęcać i do interdyscyplinarności. Także poza czystą archeologią już od początku właśnie starano się wciągać przedstawicieli innych dyscyplin, zwłaszcza tam przyrodniczych czy fizykochemicznych, i zachęcać do współpracy z archeologami. Także powstał ten dział metod i metodologii, gdzie właśnie te nowe metody były prezentowane. I to się utrzymało do tej pory. W każdym razie staram się właśnie, bo ten profil był bardzo taki ciekawy. I wydaje mi się, że warto tą tradycję zachować. Także właściwie niewiele się to zmieniło. No doszły jakieś tam dodatkowe, techniczne pewne zmiany, ale zasadnicza konstrukcja została taka sama. No właśnie rozszerzyło się troszkę to tak jakoś przypadkowo i o tą informację o naszych nestorach, bo oczywiście dawniej też profesor Henzel pilnował, że jeżeli się zbliżał jakiś tam jubileusz kogoś z badaczy, to właśnie przypominał, że trzeba to zaznaczyć, ale to się najczęściej ograniczało do wydrukowania podobizny właśnie tej osoby, jakiejś tam informacji pod tą podobizną, a właściwie nie było to jakieś takie rozbudowany jakiś życiorys czy bibliografia, a w tej chwili to już właściwie to się powtarza i właśnie dajemy już taką charakterystykę sylwetki, możliwie całościową. Więc już tak się utarło, też od paru lat, że z Polski zaczynają się zwracać do nas różne placówki z prośbą, które chcą uczcić swoich profesorów, pracowników, którzy jak kolejne jubileusze przechodzą właśnie, żeby im poświęcać kolejne tomy. No i to się już tak troszkę przerodziło w zwyczaj. I właściwie co roku dedykujemy jakiś tom właśnie komuś. No ostatni tom teraz to był dedykowany profesorowi Tabaczyńskiemu, przedtem pani profesor Sulgostowskiej, profesorowi Kobusiewiczowi. No niewątpliwie to jest dodatkowa praca, no bo właśnie bibliografię się zawsze przygotowuje, poza tym życiorysy i tak dalej. No ale jest to też miłe, że możemy zachować dla przyszłych pokoleń właśnie informacje i o tych osobach, które dużo zrobiły dla archeologii i w archeologii. No a inne rzeczy, zmienia się oczywiście sposób cytowania bibliografii. Dawniej był ten zwyczaj, że były przypisy i pełne przypisy. Potem się przeszło na ten oksfordzki system. Teraz z kolei właśnie też dyrekcja Instytutu zaleca dostosowanie i to już w tej chwili też robimy do takiego systemu, który właśnie do obecnych technik informatycznych pasował i sposobu, prawda, cytowania prac i tak. Także to tylko są te zmiany, powiedziałabym, właśnie techniczne, a natomiast ta cała pozostała część merytoryczna, konstrukcja
zachowana jest, no bo sprawdziła się, jest dobra, uważam. Prace naukowe okiem redaktora. Zmiany techniczne. No więc jeśli chodzi właśnie o sposób cytowania literatury, to uważam, że te zmiany są korzystne, dlatego że jeżeli się w tej chwili, prawda, cytuje w tekście nazwisko, rok badacza, a jest do tego dołączony wykaz literatury, to jest po prostu łatwiej do czytelnikowi do znalezienia tej pracy szybko, która to jest praca i tak dalej. Natomiast ten dawny system przypisów na dole, gdzie, prawda, pełny zapis bibliograficzny był przy pierwszym cytowaniu, a potem było, prawda, opcit albo pierwsze słowo tytułu, no to jeżeli się chciało trafić na tą pracę, a na przykład był artykuł kilkudziesięciostronicowy, to wymagało wiele czasu, żeby dotrzeć do tej, dowiedzieć się, o jaką pracę chodzi. Także to jest bardzo korzystne uważam. No i to jest ta główna zmiana. No poza tym też oczywiście strona techniczna, to w sensie samego sposobu druku, prawda? Dawniej się to Ossolineum zresztą miało monopol na publikowanie naszych prac, czyli zecerzy, prawda, składali po literce całe te artykuły. No teraz to jest ogromnie ułatwione, bo to wpada, idzie wszystko elektronicznie, już i kontakt z autorami jest o wiele szybszy i łatwiejszy. Poza tym, no właśnie, dokonywanie poprawek, zmian też jest o wiele szybsze. Poza tym opracowanie graficzne też jest o wiele łatwiejsze. Także nowe techniki edytorskie, no, bardzo polepszyły jakość w ogóle tych prac, jakość techniczną prac. I zewnętrznie przecież, no, nie można porównać do tych dawnych, tak, które, no, były robione też z ogromnym wysiłkiem. Tam właśnie Ossolineum rzeczywiście i wiele korekt, i tam zresztą było zatrudnionych wielu redaktorów, redaktor techniczny, redaktor merytoryczny, u nas redaktor naukowy. Także wiele ludzi nad tym pracowało, a teraz może właśnie mniej osób się tym zajmować. Także ten postęp techniczny bardzo, bardzo to dobrze wpłynął na jakość naszych publikacji. Prace naukowe okiem redaktora. Język i poziom prac naukowych. No więc, no to wszystko jednak zależy od redaktora, żeby pilnował, prawda, że i zarówno język, jak i poziom. Z tym, że jest jednak niekorzystna różnica. Dawni autorzy otrzymywali honoraria autorskie za druk zarówno artykułów, jak i recenzji. I w związku z tym były też większe wymagania w stosunku do nich. I na przykład, no i w ogóle była większa objętość tych czasopism. Na przykład jeśli chodzi o archeologię Polski, to były dwa zeszyty, każde po 20 arkuszy. Czyli można było od autorów wymagać i prosić, i często tak sami zresztą autorzy składali, prace większe, no powiedzmy typu studiów. I rzeczywiście one liczyły tam kilkadziesiąt stron. No to ze strony redaktorów, no, było więcej pracy, bo właśnie tak jak pan wspomniał, i język, i poziom często, no, trzeba było, redakcja nad tym też pracować. Natomiast w tej chwili ze względu na różne ograniczenia finansowe, objętość się zmieniła tomów, a tym samym objętość artykułów. Chociaż ja staram się, żeby jednak były artykuły właśnie typu studiów, a nie tylko takie krótkie, informacyjne. No ale właśnie ta objętość, no, jednak limituje też objętość właśnie prac zamieszczanych.
Poza tym, no często, i to jeśli chodzi, no z przykrością muszę powiedzieć o młodszych autorach, że często właśnie ten język jest bardzo niechlujny i te prace są przygotowane bardzo niechlujnie. Robi to wrażenie, że są pisane w ogromnym pośpiechu. No, rzeczywiście w tej chwili młodzi badacze muszą się wykazać różną aktywnością, bo są, prawda, oceniani na podstawie punktów, rankingów i tak dalej. Więc, no ale na tym właśnie, no to szkodzi właśnie tym pracom, które oddają do druku. A jeżeli jednak jest taki ciekawy materiał, czy ciekawe myśli w nim zawarte, no to też większa praca jest redakcji dopracowania takiego artykułu.